wyobraź sobie, jak mogłaby zmienić się jakość Twojego życia, gdyby Twoja obecna umiejętność zarządzania własnymi emocjami wzrosła. A gdyby również zwiększyła się sama świadomość emocji, w których się aktualnie znajdujesz. Wbrew pozorom, druga zmiana wcale nie jest taka oczywista. Ponieważ większość ludzi nie jest świadomych emocji w czasie rzeczywistym, działają w emocjach i zdają sobie sprawę z tego zazwyczaj zbyt późno. Kiedy ochłoną, a emocje opadną. Jednak wcześniej w emocjach zdążyli się już zachować irracjonalnie. Popełnili pochopne decyzje albo zachowali się niezbyt adekwatnie do sytuacji. Ileż to razy mówimy sobie po ochłonięciu, niepotrzebnie tak się zachowałem. Zareagowałem zbyt gwałtownie, zbyt dużo powiedziałem i w końcu trochę głupio wyszło. Większość badaczy twierdzi, że sama świadomość tego, w jakich znajdujemy się w danej chwili emocjach, już wystarczy, by powstrzymać się od działania, którego później możemy żałować. Ale wróćmy do kwestii zmiany i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy wzrost umiejętności prawidłowego rozpoznawania emocji innych i tego, co je powoduje, miałby wpływ na Twoje relacje z ludźmi. A jak bardzo mogłyby się te relacje zmienić, gdybyś nie tylko świetnie rozumiał emocje innych, ale nabył umiejętności potrzebne do budowania relacji w taki sposób, by móc pozytywnie wpływać na ich obniżenie. Powyższe cztery obszary umiejętności to tak naprawdę definicja inteligencji emocjonalnej, która budzi dziś olbrzymie zainteresowanie nie tylko menadżerów, którzy zorientowali się już, że bez niej nie da się budować skutecznych, efektywnych zespołów, ale też psychologów, badających całokształt naszej życiowej kondycji. Wiele współczesnych badań wskazuje, że umiejętności związane z inteligencją emocjonalną są odpowiedzialne aż za 80% naszego życiowego sukcesu, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, rodzinnego czy społecznego. I nie mówimy tutaj jedynie o sukcesie mierzonym ilością gotówki na koncie, ale rozumianym jako wykonywanie pasjonującej pracy i otrzymywanie za nią godziwego wynagrodzenia oraz szczęśliwego, spełnionego, prywatnego życia. Co więcej, dzisiaj uważa się, że inteligencja emocjonalna ma dużo większy wpływ na nasze życie niż, jak mniemano dotąd, nasz iloraz inteligencji. To dlatego w badaniach Gardnera, studiującego setki przypadków wielu firm, wyszło na to, że niezwykle często ludzie o ilorazie inteligencji na poziomie 160 pracują dla ludzi o ilorazie inteligencji w okolicach 100. Z pozoru można by sądzić, że mądrzejsi pracują dla głupszych. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, zbyt dużo wagi dotąd przywiązywaliśmy do ilorazu inteligencji, którego testy powstały nie po to, by ją mierzyć, ale po to, by sprawdzić postępy nauki dzieci w pewnej francuskiej szkole w początkach XX wieku. Po drugie zaś, okazało się, że badani szefowie i owszem mieli niższy iloraz inteligencji, ale daleko wyższy poziom umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną. I to ona była odpowiedzialna za to, że szefowie stawali się szefami. Ale przyjrzyjmy się innym badaniom. Przeprowadził je zespół Michela, a badanymi były czterolatki. Ich zadanie polegało na tym, by powstrzymać się od zjedzenia położonego przed nimi pysznego ciastka do czasu powrotu moderatora, który w nagrodę za ten trud wręczał im drugie ciastko, dzięki czemu zwycięzcy mogli zjeść dwa. Okazało się, że tylko 30% dzieci było zdolnych sprostać temu zadaniu. A czym jest powstrzymywanie się od pokusy, jak nie umiejętnością kontrolowania swoich emocji? Jednak co najważniejsze to to, co odkryto przyglądając się życiu badanych dzieci przez kolejne lata. Ci, którzy poradzili sobie z pokusą zjedzenia ciastka, otrzymali wielokrotnie więcej punktów w testach rekrutujących na studia. Byli bardziej lubiani przez rówieśników i budowali trwalsze, szczęśliwsze relacje z innymi. No dobrze powiesz, ale jak wskazuje to badanie, nie wszyscy rodzą się z takimi predyspozycjami. Tym 30% dzieci po prostu powstrzymywanie się przed zjedzeniem ciastka przychodziło łatwiej niż pozostałym. Pewnie tak. Są przecież ludzie, którzy mają wrodzoną łatwość w radzeniu sobie z emocjami. Ale to jeszcze nie oznacza, że pozostali nie mogą się tych umiejętności nauczyć. W moim przekonaniu z inteligencją emocjonalną jest trochę tak, jak z mięśniami i siłownią. Można ją po prostu wyćwiczyć. I właśnie w tym celu, na podstawie własnych doświadczeń w pracy z ludźmi chcącymi zdobyć umiejętności zarządzania własnymi emocjami oraz wypracowanych modeli wielu znakomitych praktyków, takich jak Colin Sisson, Daniel Goleman czy Gurdjieff, przygotowałem 7 kroków, które regularnie ćwiczone mogą przynieść szybkie i trwałe efekty oraz poprawić jakość naszego życia. Krok pierwszy. Bodziec.
Emocja nigdy nie powstaje sama z siebie. Zawsze coś leży u jej źródeł. Coś powoduje, że się pojawia w naszym ciele. Tym bodźcem wywołującym emocje może być jakieś wydarzenie, czyjeś zachowanie, czyjaś wypowiedź, cokolwiek. Bodziec zawsze poprzedza emocje, bo jest ona jego konsekwencją. Tak działa nasz układ limbiczny. To ciało migdałowate produkuje sygnał neuronalny, ponieważ odebrało jakiś bodziec. Jeśli bodziec jest odpowiednio silny, to zgodnie z odkryciem LEDU sygnał neuronalny jest wysyłany bezpośrednio do wzgórza w mózgu z pominięciem płata czołowego, w którym znajduje się ośrodek analityczny. To dlatego dajemy się porwać emocjom, szczególnie na skutek działania silnego bodźca. Twoim zadaniem w punkcie pierwszym jest więc nauczenie się świadomości bodźca. Oznacza to próbę odkrycia, co dla Ciebie stanowi bodźce wywołujące emocje. Jeśli idąc za teorią Bradbury'ego uznamy, że jesteśmy wyposażeni w guziki, które po naciśnięciu odpalają w nas emocje, to krok pierwszy będzie odpowiedzialny za ustalenie, kto lub co naciska Twoje guziki. Co powoduje, że powstają w Tobie emocje? A mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, w kroku pierwszym przy każdej emocji, którą sobie odkryjesz, pytasz siebie, co tak naprawdę spowodowało, że ta emocja się pojawiła. Krok drugi. Świadomość. To odkrycie istnienia emocji. To moment, w którym uświadamiasz sobie, że właśnie pojawiła się w Tobie jakaś emocja. W oczywisty sposób ten moment następuje po zadziałaniu bodźca, bo przecież emocja jest jego następstwem. Ale też najczęściej najpierw odkrywamy istnienie emocji, a dopiero później jesteśmy zdolni uświadomić sobie, jaki bodziec miał na to wpływ. Jak twierdzi wielu badaczy, najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie dostrzec samego momentu powstania emocji, a jedynie to, że już się w niej znajdujemy. Jednak nie jest to istotne. Najważniejsze, aby uświadomić sobie, że określona emocja się w nas pojawiła. To zwrócenie uwagi na to, że w naszym stanie emocjonalnym zaszła jakaś zmiana, że coś się dzieje, coś odróżnia nasz stan emocjonalny od tego, kiedy nic się nie dzieje. To odkrycie, jakaś emocja właśnie próbuje mną zawładnąć. Coś działa teraz we mnie silniej, niż ma to miejsce zazwyczaj. Krok trzeci. Nazwanie. Ten krok nie jest możliwy do wykonania bez przejścia przez krok poprzedni. Trzeba sobie najpierw uświadomić, że znajdujemy się w jakiejś emocji, żeby móc nazwać tę emocję, by móc odkryć, czym ona jest. Z drugiej zaś strony to krok niezbędny do tego, żeby nad daną emocją odzyskać władzę. Jeśli nie wiem, co mi jest, nie potrafię tego nazwać, to niewiele będę z tym w stanie zrobić. Jeśli jednak udaje mi się zorientować, że jakaś emocja pojawiła się we mnie, to otwiera to możliwość sprecyzowania, o jaką emocję chodzi i wypowiedzenia w myślach jej nazwy. Krok trzeci to moment, w którym mówisz sobie w duchu: jestem zdenerwowany, zezłościłem się, jestem rozżalony, zrobiło mi się smutno i przykro. Pierwsze trzy kroki ćwiczą w nas pierwszy faktor inteligencji emocjonalnej i umożliwiają przejście do zdobywania umiejętności w faktorze drugim, czyli zarządzaniu własnymi emocjami. Krok czwarty. Obserwacja. To krok, który można by streścić słowami: powstrzymaj się od jakiegokolwiek działania, a wyłącznie siebie obserwuj. Ta zaś obserwacja powinna mieć miejsce w dwóch obszarach. Zarówno psychicznym, tego, co się dzieje w naszej głowie, jak i fizycznym, tego, jakie fizyczne reakcje odkryta i nazwana emocja wywołuje w naszym ciele. W pierwszym obszarze po prostu obserwujemy swój smutek, gniew, strach, żal w swojej głowie, nie starając się z nim niczego robić. Ani nie chcemy się go pozbyć, ani też nie chcemy próbować go w jakikolwiek sposób osłabiać. To obserwacja pełna akceptacji. Jestem teraz na przykład zdenerwowany. I co dalej? Chcesz pewnie zapytać. Otóż nic dalej. Nie ma żadnego dalej. Po prostu obserwujesz swój psychiczny stan i nic ponadto. W drugim obszarze jednocześnie obserwujesz, co odkryta przez Ciebie emocja robi w Twoim ciele, w jaki sposób objawia się fizycznie. Czy to na przykład jakieś napięcie w plecach, a może ucisk w żołądku, skulenie ciała, czy w końcu przyspieszony oddech. Tu nie ma reguły, ponieważ reakcje fizyczne na emocje są zawsze cechą osobniczą. U każdego z nas przebiegają inaczej i nie ma to znaczenia, jak się emocje manifestują w ciele, ale to, by to zauważyć, zaobserwować. Krok piąty. Uwaga i oddech.
Kiedy już odkryjesz, co dana emocja czyni w Twoim ciele, zwróć swoją uwagę ku temu miejscu i jednocześnie nie staraj się w jakikolwiek sposób wpływać na to, co się dzieje w Twojej głowie. Bądź tego świadom, ale jednocześnie nic z tym nie rób. Można by powiedzieć, w tym miejscu zostaw swoją głowę samej sobie i przekieruj uwagę wyłącznie na wnętrze swojego ciała. Teraz, kiedy już udaje Ci się kierować i utrzymywać na tym miejscu wnętrza Twojego ciała, w którym Twoja emocja zamanifestowała się fizycznie, spróbuj jednocześnie wyrównać oddech. Tak by, nie tracąc uwagi namierzonego miejsca działania emocji w ciele, doprowadzić do tego, by Twój oddech był harmonijny, równy, spokojny. Najlepiej posłużyć się tutaj oddechem medytacyjnym, znanym z wielu kultur świata, czyli takim, w którym każda z jego czterech faz, wdech, przerwa, wydech, przerwa, ma taką samą długość. Sama długość nie ma znaczenia. Ważne, by wszystkie cztery fazy były jednakowe i tak dobrane, by takie oddychanie nie nastręczało Ci trudności. I tak trwaj. I czekaj na to, co się niebawem stanie. Krok szósty. Decyzja. Krok piąty, potraktuj i praktykuj tak długo, aż zauważysz, że emocja zaczyna opadać. Tutaj nie ma reguły co do czasu potrzebnego na to, by to się stało. Zazwyczaj wystarczy kilka chwil, kilka oddechów. Nie bez powodu nasze babcie mówiły, że w nerwach warto policzyć do 10, by ochłonąć. Mechanizm jest dokładnie ten sam. Prędzej czy później natężenie emocji zacznie opadać. Musi się tak stać, ponieważ nie ingerujesz w emocje. Nic z nią nie robisz, a zatem nie nadajesz jej siły. Nie karmisz jej swą energią, więc prędzej czy później jej siła zmaleje. I ten moment na pewno nie umknie Twojej uwadze. Jak tylko dostrzeżesz pierwsze oznaki, że emocja zaczyna maleć, dopiero wówczas możesz pozwolić sobie na myślenie o decyzji. Jaką możesz teraz podjąć? Teraz możesz podjąć decyzję co do działania, co do reakcji w obliczu tej konkretnej emocji, na którą poświęciłeś 5 poprzednich kroków. To moment, w którym decydujesz, co zrobić. Nigdy nie wcześniej. Ale właśnie teraz, po sygnale biegnącym z odkrycia, że emocja zaczęła opadać. I wreszcie krok siódmy. Reakcja. Najczęściej w tym momencie decydujemy, że nie warto podejmować żadnego działania. Bo dopiero wówczas z całą jasnością widzimy, że emocja nie jest warta żadnej reakcji. Jednak jeśli podejmiesz w tym momencie decyzję, w efekcie której wykonasz jakieś działanie, w jakiś sposób zareagujesz, to 6 poprzednich kroków spowoduje, że prawdopodobieństwo, iż Twoja reakcja będzie zbyt przesadzona, zbyt silna, irracjonalna czy nieadekwatna do zaistniałej sytuacji lub bodźca, spadnie praktycznie do zera. Cokolwiek byś w 7 kroku nie zrobił, ograniczasz szansę na to, że zadziała mechanizm LEDu i Twoje ciało migdałowate skontaktuje się bezpośrednio ze wzgórzem, zmuszając je do działania w afekcie. Ta sekwencja kroków w zupełności wystarczy, by w większości wypadków do procesu decyzyjnego włączył się Twój ośrodek analityczny. Czy oszukałeś w ten sprytny sposób swoje ciało migdałowate? Czy wszyscy na tym czasem nie wyszli lepiej? No właśnie. Na początku ćwiczenie całej sekwencji 7 kroków może wydawać się długie i męczące, jednak tak jak na siłowni, im więcej będziesz ćwiczył, tym cała sekwencja będzie Ci zajmowała mniej czasu. Znam wiele osób, które opanowały tę technikę tak, że są w stanie wykonać ją w zaledwie kilkanaście sekund. Czy nie warto ich poświęcić, by polepszyć jakość swojego życia? Czy we wszystkich sytuacjach musisz reagować natychmiast i te kilkanaście sekund pomiędzy bodźcem a Twoją nań reakcją spowoduje, że w międzyczasie świat się zawali? No pewnie, że nie. Ale powiem Ci na koniec coś więcej i to najlepsza chyba wiadomość. Im więcej będziesz tę sekwencję ćwiczył, im bardziej wejdzie Ci w krew, tym rzadziej Ci będzie potrzebna. Pozdrawiam.